Drodzy Państwo, po tych próbnych zjazdach Pana Prezydenta teraz zapraszam Państwa nas tutaj. Pan Prezydent wjeżdża na trasę naszego dzisiejszego slalomu i tutaj będzie można go za momencik zobaczyć. Drodzy Państwo, jest jedna zmiana w konkurencji politycy. Z numerem 205 nie będzie Pana Ministra Sportu i Turystyki, Pana Jarosława Stawiarskiego, ale będzie wiceminister finansów Pan Wiesław Jańczyk. Drodzy Państwo, zawodnicy za momencik znajdą się na górze, na linii startu i tam także będą się przygotowywali do tej ostatniej już konkurencji. A teraz zjazdy Pana Prezydenta Andrzeja Dudy tutaj na naszej trasie z samej góry, z samego szczytu Polczakówki. Trasa, która jest wydłużona, 3 bramki dłuższa niż ta wczorajsza. Do tej pory memoriał zawsze trwał jeden dzień, teraz jest to chyba pierwsze wydanie, które trwa 2 dni. No i też w tym drugim dniu trasa jest nieco dłuższa, szybsza. Wszyscy mówią o doskonałym przygotowaniu tej trasy i wszyscy też mówią, że warunki są idealne, a także śnieg jest takiej konsystencji, że można bardzo szybko jechać. Zobaczymy, jak to będzie teraz. Nasz pan prezydent z numerem 1 jechał poza konkursem, ale po trasie, którą tutaj możemy zobaczyć. Zapraszamy Państwa bliżej do nas tutaj, tak będzie można dopingować zarówno polityków, jak i Pana Prezydenta. Bliżej linii mety, tutaj jest usytuowana ona nieco wyżej niż karczma, więc ci z Państwa, którzy chcą doskonale widzieć to, co dzieje się na stoku, to zapraszamy do nas tutaj. Szkoda ludzi, że tak się rządzą.